Jak ty sobie beze mnie poradzisz? Jak ty będziesz beze mnie żyć? Mamusiu, jesteś tu. Nie zostań tak, żebym mogła sięgnąć ręką. Wczoraj w nocy długo nie spałam. I pomyślałam sobie, że dla mnie dzieci, dziecko to jest coś niezrozumiałego. I że od tego czegoś niezrozumiałego nie sposób się uwolnić. Uciec. Nawet jeśli próbujesz, to i tak daleko nie uciekniesz. A ono rośnie. Rośnie w górę. Czasem rośnie umysłowo, ale to nie jest mój przypadek. I od któregoś dnia już samo zaczyna patrzeć na ciebie z boleścią i żalem. Zaczyna o coś walczyć, o wolność, zaczyna wyjeżdżać, odchodzić. I ty w końcu zaczynasz rozumieć, że to jest twój guz. Twój rak złośliwy, któremu wyrosły ręce i nogi i on się od ciebie nie odczepi, jak już raz się przyczepił. Nie odczepi się, dopóki nie doprowadzi cię do grobu i zawsze tak z tobą było. Wszystkie dzieci normalnie pobiegną, tylko jedyna upadniesz na jakieś szkło albo żelastwo, zawsze tak z tobą było. Dwa razy cię chciałam oddać do domu dziecka. Chciałam nakłamać, że nie jestem w stanie cię wyżywić. Ale się bałam, że sąsiedzi doniosą. Mamo! On przyjdzie! Ja poczułam to teraz. Jakby krzyknął skądś do mnie. Dawno cię chciałam zapytać. A co ty masz w tych pudełkach? Powłoczki. Kasze. Skarpetki, łyżki. Wyraginę, szare bydło. Jeśli umrę, a przecież kiedyś umrę, wszystko będziesz miała. Wszystko. Samego mydła to masz tam na 5 lat, bez mydła na pewno nie zostaniesz. A jeśli on nie przyjdzie, nie przejmuj się za bardzo. Może go w pracy zatrzymali. Tak, on pracuje. Wszystko rozumiem. To jest mężczyzna. Ach, nie przejmuj się. Może to nie jest miłość, a zauroczenie. Ty zawsze od dziecka tak łatwo podlegałaś zauroczeniom. Nie, to miłość. No, albo nieprawdziwa miłość. Może jeszcze się co do niego rozczarujesz. Może on jest wykształcony, może klnie, może bije kobiety po twarzy. Nie wyciągaj pochopnych wniosków, miłość. Zawsze ci powtarzałam, zatrzymaj się na brzegu i pomyśl, w którą stronę biegnę. Czy aby tam iść? Zostaw to pudełko. Zostaw je, ja wszystko widzę. No co siedzisz jak pień? Idź otwieraj. Ale kto to może być? Nogi mi drżą. Zapraszałaś kogoś? Co ty? To jest przecież Siergiej. A poza Siergiejem nikogo nie zapraszałaś? No idź otwieraj, bo przecież on sobie pójdzie, przecież on nie lubi czekać. Idź, ja się pomaluję, to już mi... No idź, bo ci nie... No, nie wiem, co ci zrobię. Nie drżyj się, bo się spocisz. Nie masz się z nim rozmawiać. Tylko się przywitaj. A nie tym swoim wsiowym dzień dobry. Tylko dobry wieczór. Ma kwiaty. Róże. Nie przyniósłby róż. Przecież to jest takie prostackie, wulgarne. Dobrze, niech będą róże. Będę udawać, że jestem bardzo szczęśliwa. Dobry wieczór, Siergiej, proszę wejść. To jest moja mama, nie przejmuj się. Ona jest chora psychicznie, trochę bredzi. Siergiej, tak, proszę bardzo, wejdź. Moja mama jest chora psychicznie, w tych wszystkich kartonach są rupiecie.
Nie podchodź do nich zbyt blisko. Zmarzłeś? Usta ci zsiniały. A, tak, tak, tak. Marzec! A mróz, mróz, mróz. Nie, nie, nie. Ja wcale nie jestem taka ładna. Wszyscy prędzej czy później umierają. A najlepiej jak człowiek umiera w odpowiednim czasie. I wiek 68, po co więcej? Dalej to już tylko skleroza, a życie i bez niej wcale nie jest słodkie. Wiem, że nie wolno tak mówić. Co ja na to poradzę, skoro myśli całą armią wchodzą do mojej głowy? Koniec, nie da się ich przegonić. Myśli o tym, jak wynoszę te wszystkie pudełka, jak zdejmuję ze ściany dywan, wymiatam cały ten szmelc, a w tym czasie tragarze wynoszą trumnę. Takie myśli nie upiększają mnie, nie upiększają córki, nie upiększają człowieka w końcu. Co ja na to poradzę, skoro one są we mnie? Myśli o tym, że trzeba wywietrzyć ten zapach, bo starzy ludzie to wydzielają jakiś taki dziwny zapach, nawet nie lekarstw, czegoś śmiertelnego trzeba, nie wiem, zdechłej ziemi. Cały tydzień trzeba trzymać otwarte okna pomimo mrozu, żeby wywietrzyć ten zapach. Już sama nim przesiąkłam. Zapach utylizacji zdechłych zwierząt. Może wstać. Wyciągnąć ręce przed siebie. Zamknąć oczy. Wtedy on weźmie mnie w ramiona, żeby już nigdy, nigdy nie wypuszczać, a ja otworzę szeroko oczy tuż przy jego twarzy. Ręce miał oczywiście niezbyt czyste. Nawet brud pod paznokciami i linie na dłoniach, z których się wróży, te były czarne od brudu. To nic, nauczę go mycia rąk. Gdzie on mieszkał? Z kim? Że go nie nauczono mycia rąk. To wszystko jedno. Teraz już wszystko będzie inaczej. Jak wyglądam? Gdzie Siergiej? Ktoś pomylił mieszkanie. Nie pomalowałam się tą szminką, bo się znowu rozmarzę. Widać, że w nocy nie spałam. Gdzie on jest, myje ręce? Szli pod 205, a trafili do nas. Jak się przywitał? Jak zapytał? Proszę zawołać Łarisę. Czy Łarym? A może Łariskę? Gdzie są kwiaty? Kwiaty? Też pod 205. Tam mieszka głuchy staruszek. Jakie kwiaty nabijasz się? I on ma wnuczkę, a ona obchodzi dziś 18 urodziny. Jaka wnuczka? Gdzie jest Sergiej? Co ty mu powiedziałaś? Pomyłka, słyszysz? Pomyłka! Nie do tych drzwi zapukali! Ty się z kimś zmówiłaś i przegoniłaś Siergieja? Proszę, idź, sama zobaczysz. A ty mnie i tak oszukasz. Proszę cię bardzo, Łaliso, chodźmy razem. Chodź, sama zobaczysz. To co mi sugerujesz, że mi brakuje śrubki w mózgu? Nie, tu aluzje już nic nie pomogą. Trzeba ci będzie powiedzieć prawdę prosto w twarz. To skoro ja jestem półgłówek, to ja mogę od razu odejść. Tak? A pamiętasz, ile razy zbierałaś się stąd odejść? Na wieki? A ja pamiętam! 3 razy do roku przez 6 lat! W końcu zbierz swoje manatki i wynocha stąd! Mnie wyganiasz, mnie wyrzucasz na ulicę, ja cię dobrze zrozumiałam. Ja mam już dosyć, dosyć mam tego twojego teatru, spalonej artystki. No co, teraz zaczniesz wyć? Wytarzasz się w kurzu! Zaczniesz się grzeć, no! Biegnij, biegnij do sąsiadów! Wrzeszcz, że cię matka z domu wyrzuciła! No co, o, wal głową o ścianę! No już, czego ty milczysz? Boże, że ja nawet zdechnąć przez ciebie nie mogę. Nawet nie mogę zdechnąć. A tak chcę. Jest
Kostnicy w życiu nic, ani jednego słowa. Ty ani jednego słowa nie rozumiesz. Ci twoi aferzyści matrymonialni, te twoje stroje. Ty nic nie rozumiesz. Nie rozumiesz, że ja jestem całkiem sama, nieuleczalnie sama. Ty wiesz, jak to jest, to jest nie do wytrzymania, gdybyś ty przyszedł, ale ty nie przychodzisz, kiedy ja czekam. A ja zamówiłam wróżbę, że jak nie przyjdziesz, jak mnie oszukasz, to się rozchorujesz, umrzesz w mękach. Nie bój się, odmówiłam tę wróżbę, nie powinno ci się nic stać. Ja jestem dobra, ja nie mam tego tylko gdzie okazać, poza tym ja jestem całkiem sama, mam tylko matkę. Ona jest potworem, ale po drugie to jestem bardzo emocjonalna, aż jakoś się dotrzemy. A to, że piszę do wszystkich innych, to nic nie znaczy. Ty komuś też kupiłeś czekoladę. Ale jak już przyjdziesz, to ja do nich wszystkich napiszę list pożegnalny, że jestem teraz bardzo szczęśliwa, czego wam również życzę. Ale nasze drogi się rozeszły. Nie słuchaj matki, oni nie wszyscy są w więzieniu, oni są po prostu tak samo samotni jak ja. Ze mną rozmawiaj, ze mną! Czasem. Szczególnie jakąś nocą. W połowie listopada. Zwłaszcza jak się najeść smażonego. Śni mi się. Nie śni mi się. Patrzę w sufit i myślę, że jeśli nawet krzyknę z całej siły, to nikt nie przyjdzie, nie. I mogę tak krzyczeć przez całe życie, ale nikt nie przyjdzie, nie powie mi ani słowa. Nie powie nawet, powaliło cię czy co? Jak to nazywa ten twój pan Andrzej? Syndrom czegoś tam? Ma na coś takiego tabletki? Tabletki pewności, że ktokolwiek bądź przyjdzie do ciebie, kiedy będziesz leżeć samotnie w ciemnościach i wrzeszczyć tak, że omal gardło ci się nie rozerwie na kawałki? Są na coś takiego tabletki? Idź, dzwoń. Chciałaś dzwonić. Chciałaś się dowiadywać. Ciągle mnie straszysz swoim diabłem Andriejem. Ja się go nie boję. Niech ci poleca, co chce. Ja mu coś takiego polecę. Słuchaj mnie, Łariso. Ja ci życzę tylko dobra. Bo kto inny będzie ci dobra życzył oprócz mnie? Posłuchaj mnie teraz poważnie. Nie słyszę, ogłuchłam. Proszę cię, jak człowiek. To mnie poproś jak zwierzę. Nic z człowieka we mnie nie zostało. Nie ma dziwne mieszkać z tobą tyle lat. Posłuchaj mnie teraz uważnie! Nie masz nikogo oprócz mnie. Ja też. Musimy się wzajemnie znosić i słuchać. Jestem szczęśliwa, czego tobie również życzę. Nie będę cię więcej słuchać, nie chcę cię więcej widzieć. Wiedz, że dzisiaj marzyłam, żebyś umarła. Nawet sobie wyobraziłam, jak wynoszą twoją trumnę.
nosi tylko lewatywę, a to nic przyjemnego, mało estetyczne. Jeśli chcesz, jutro pójdziemy do dozorczyni, weźmiemy klucz na górę. Jeśli chcesz umrzeć, pójdziemy tam razem. Otwórz, kretynko! Bo ja zaraz zadzwonię do pana Andrzeja i wtedy wiesz, co będzie. Zapytam, to ty masz zawsze wtorek. O której cię budzić? O, zwykle. Włóż dwa swetry i skarpetki. Zapowiadają minus 10. Nie wkładaj takich dużych kawałków, bo się zadławi. Kiedy ty się oduczysz blaskania, szybciej się staraj, dziotko! Przepraszam, mamo. Nie słyszę. Mamusiu, ja cię przepraszam. Mamusia ogłuchła. Na dwoje uszu. Mamusiu, przepraszam. Przepraszam cię, mamusiu, mamusiu. Ja nie będę więcej, ci bardzo przepraszam. Weź kartkę i długopis, pisz. No czego się gapisz? Jeśli tabletki, sprawdzasz datę ważności. Jeśli przeterminowane, wyrzucasz. Co? Nic. Mamusiu. Valentine, sweet promise, Valentine. You may.